Panie Rafale, to rzadko, żeby przeciętny kibic mógł z trenerem kadry chociaż chwilę posiedzieć, porozmawiać. Wiem, że pan jest na etapie organizowania kursu jakiegoś związku motorowego. Panie trenerze, jak pan to widzi, zmienia kierunki, narzuca pewien styl wspólnie z trenerami, a uczelnia wyższa w Pruszkowie tylko realizuje pewne założenia wasze, trenerzy. No nie tak tylko, bo to jest kluczowy jakby tutaj grać w tym całym przedsięwzięciu. Natomiast no, jestem bardzo szczęśliwy, że możemy te kursy robić z kilku powodów. No, raz, że no, jest taka potrzeba, to też cieszy, że kluby szukają ludzi do pracy, bo jak wiemy, system się dosyć mocno rozrósł, jeśli chodzi o szkolenie już od tych najmłodszych. Przecież szkolimy już od można powiedzieć, 6 roku życia dzieciaki na pitbajkach, więc tam już są tam potrzebni szkoleniowcy. 250, mini tor jeszcze do tego, no i wiadomo, że i U24, no dosyć dużo tych kategorii jest. Jeszcze przed nami chyba następna, mam nadzieję, dopinana już pomalutku sytuacja z kategorią 500 ze zwężką, która jest, no, wydaje się, bardzo interesująca na etapie szkolenia. I myślę, że przede wszystkim, a to była idea fix, no, tania. Także to jest jakby kluczowe, bo jakie są koszty w żużlu, każdy na pewno wie lub słyszał, że nie są to małe wydatki, więc no, tutaj jakby w tym kierunku trzeba iść, żeby się jakby dyscyplina poszerzała, nie zwężała, więc to na pewno bardzo cieszy. Także no, kursy są bardzo fajne, że to się dzieje. Dwa, jest też okazja do spotkania środowiska, nie ma za wiele takich, a na pewno uwagi ludzi gdzieś troszeczkę jakby, którzy do tej pory byli z zewnątrz, też są bardzo, bardzo potrzebne i z każdej strony jakby nie patrzeć, te spotkania przynoszą wiele dobrego. Panie trenerze, na wszystkich szkoleniach pan bardzo zwraca uwagę na metodykę, na prawidłowe szkolenie, na stopniowanie trudności. Zawsze pan pilnuje, teraz się rzuca w oczy, że to musi być wszystko robione profesjonalnie. Bardzo wysoko pan stawia poprzeczkę na wszystkich odcinkach tego szkolenia. To jest bardzo fajne i wręcz mobilizujące dla uczelni również. Nie ukrywam, że tak. No, na pewno ja bym tutaj tak aż nie demonizował mojej roli w tym przedsięwzięciu, bo jest tam wielu ludzi, z którymi współpracujemy, i szkoła w Pruszkowie, i szkoła w Lubiczu, i wielu fachowców z różnych dziedzin, nie tylko żużlowych. Także no, to jest dosyć taki, powiedziałbym, szeroki temat i na pewno bardzo pożyteczny i ciekawy. Żużel no, jest tak wbrew pozorom dyscypliną bardzo złożoną, więc im więcej mamy wiedzy jakiejkolwiek, czy o jakby fizyczności zawodników, ale też jakiejś inżynierii, przygotowania torów, no jest mnóstwo tych tematów, żebyśmy tu nie skończyli tego, myślę, ani w godzinę, ani w dwie. Także no jest tych informacji dużo, no ale to jest praca na żywym organizmie, cały czas coś się zmienia, trzeba się też do tego adoptować. Wiemy, jakie mamy czasy, jak dzisiaj trudno przyciągnąć, zaangażować dzieciaki do sportu, wyciągnąć ich spod tego komputera i myślę, że tutaj właśnie choćby ta idea tych pitbajków najmłodszych, to jednak jest zabawa i myślę, że tędy jest droga, żeby dzieciaki przyciągnąć, i jak mamy dzisiaj już pierwszy taki feedback, wszystko rozwija się kapitalnie, coraz więcej imprez, coraz więcej zawodów też pitbajkowych, bo to jest dyscyplina, która jakby no, obok żużla rozwija się chyba najbardziej dynamicznie, jeśli chodzi o motorsport, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. A myślę, że trochę dzięki jakby angażowaniu tutaj żużla, no, chyba myślę, że możemy powiedzieć, że w Polsce najbardziej dynamicznie. Panie trenerze, bardzo mi się podobała wypowiedź, że to jest praca na żywym organizmie. To jest bardzo mądra i cenna uwaga dla wszystkich. To nie jest przedmiot, to jest podmiot naszej współpracy. Ale mam pytanie, w jakim, jakby za chwilę, jakby pan mógł powiedzieć nam, w jakim wieku
na przykład należy, czy powinno się rozpoczynać to szkolenie jakieś tam i po ilu latach, czy w jakim wieku, jeżeli mamy talenty, powinny one już być na krajowym, a potem jakimś światowym poziomie. Ile to lat ciężkiej pracy, żeby osiągnąć tak wiele, jak osiągają polscy żużlowcy, a często pana przy nich widać na światowych imprezach. Jak to jest, panie trenerze? No myślę, że to jest praca generalnie jak najwcześniej, dlatego ja tutaj jestem jakby bardzo orędownikiem i przepycham temat pitbajków, bo to jest dyscyplina, którą dla dzieciaków rozwija ich i fizycznie, symetrycznie przede wszystkim, bo pitbike, taki motocross na tych małych motocyklach jest dyscypliną symetryczną, więc te dzieciaki też oprócz nauki jazdy na motocyklu rozwijają się prawidłowo fizycznie. Czas przebywania na motocyklu choćby, na pewno na motocyklach pitbike jest dużo większy statystycznie niż na motocyklach żużlowych, prawda? Także to jest duży przelicznik. Jeśli zawodnik na treningu pitbike'owym może na motocyklu przebywać 45 minut, godzinę, no tak długo aż nie padnie, można powiedzieć. Tak na motor żużlowy, na minitorach czy na obiektach, na których jesteśmy, no to jednak jest zupełnie inny wymiar, bo myślę, że z 5-10 minut tak realnie na motocyklu taki adept spędza. Więc dlatego te dzieciaki na samym początku uczą się bardzo szybko. Jest to dla nich zabawa, znaczy tych małych motocyklach, praca też z tym sprzętem, na co też staram się zwracać uwagę, żeby też rodzice nie wyręczali we wszystkim tych dzieciaków, żeby oni uczyli, bawili się tymi motocyklami, wiedzieli co do czego służy i po co, bo na pewno to w późniejszej karierze się przydaje, więc jak powiedziałem, to już myślę, że od 6 roku życia śmiało można już dzieciaczki, młodsze już widywałem też, ale generalnie takie szkolenie rozpoczyna się od 6 roku życia, potem mini żużel, który uważam, że należy, ale bardzo krótko, najkrócej jak to będzie możliwe. Już my mamy od wieku 11 roku życia możliwość trenowania na motocyklach 250, które są kapitalne. Do tego doszły już w tym roku na szczęście motocykle 500 ze zwężką, które mają kompletnie taką samą charakterystykę, ale nawet są przyjemniejsze do nauki, szybciej tam dzieciaki łapią już ten ślizg i tak dalej, bezpieczniejsze nawet bym powiedział. No i cóż, potem klasa 500 od 15 roku życia już udział w zawodach. Także no, przestrzeń jest dosyć duża, ale jak w każdej dyscyplinie sportu, jak mówią, im wcześniej, tym lepiej. Widać w panu fantastyczną pasję, bo to zawsze było widać. W telewizji tylko na meczach tych wszystkich światowych skupiona bardzo twarz, skoncentrowana, ale profesjonalnie wykonująca wszystkie swoje zadania, które tam pan jest. Miło mi czasami pana widzieć w telewizji, ale super miło, że się miałem szansę z panem się spotkać. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Liczę na dalszą współpracę. Również dziękuję.